z nami Artur Szpilka, doczekałeś. No, jeszcze wyjdźmy do ringu i wtedy powiemy, że się doczekałem, tak, ale oczywiście wszystko już jest mniej więcej dopięte na ostatni guzik, teraz tylko wyjść boksować. Tak jest, mówisz, że wszystko jest dopięte, trochę musiałeś tutaj przyjechać, bo jechałeś ze Szklarskiej z obozu. Ciężko było tak się zmobilizować, żeby tu przyjechać na to spotkanie? Wiadomo, że takie sytuacje nie są mile widziane, ale to działa dwie strony. Mi Łukasz też jedzie z Rzeszowa, więc to podobna droga. No i co, robota, jutro już wracam i na obóz i zasuwamy, nie? Także robota cały czas wre. Tylko ma tak jak mówię, no, chciałem to takie jakby powiedzieć 100% pewności, że jest tak, tak i tak, a nie, że robimy coś, a tu kurde w ostatniej chwili wyjdzie, że coś jest nie tak. Dlatego mówię, teraz można się w 100% poświęcić do tego. Wiesz, jesteśmy już po badaniach antydopingowych, Polada, za to dziękuję panu Michałowi, który się podjął tego wszystkiego, czyli Polada, żeby to zorganizować. Wiadomo, to nie są tanie rzeczy, ale wziąłem to na siebie, żeby pokazać, że można sport czysto, a uważam, że jest to taki innowacyjny pomysł w polskim boksie i tym bardziej uważam, że to może być na stałe zagościć, przynajmniej w moich walkach. Powiedz, dzisiaj się spotkasz z Łukaszem już tak wiedząc, że ta walka jest. Będą jakieś emocje towarzyszyły, czy już tak na spokojnie do tego podchodzisz? Wiesz co, zawsze są jakieś emocje, prawda? To nie jest tak, że... Ale, przepraszam, wiesz, że Łukasz powiedział dokładnie to samo, powiedział, zawsze są jakieś emocje. No bo taka prawda, no bo zawsze są emocje, tym bardziej, że ja nie idę z nim na piwo, tylko idę się z nim bić, wiesz. Jeszcze raz wam powtarzam, boks to nie jest sport typu szachy to, czy drużynowy, to jest sport indywidualny, a przede wszystkim uważam, że jest to walka, więc... Wiesz, różnie to... Różnie to może być, tak? Naprawdę nie mam nic do niego prywatnie, ale tak jak mówię, to ja sobie zaznaczam swoją pozycję. Wychodzimy się bić tam, a nie rozmawiać, nie kopać w piłkę, tylko idziemy się bić, więc zobaczymy wszystko. Słuchałeś wczorajszej rozmowy z Andrzejem Wasilewskim? Słuchałem. Jakieś przemyślenia? Wiesz co, przemyślenia są takie, że Andrzej to jest... Ja mówię, ja mam do niego sentyment, wiadomo, za całokształt, to też nie można mówić tak, że wszystko sobie sam, bo Andrzej też mi dużo, dzięki niemu tak naprawdę byłem w miejscu, gdzie byłem, dzięki niemu zarobiłem duże pieniądze, przede wszystkim z USA, za co mu bardzo dziękuję, ale dzięki niemu też przekonałem się o różnych innych, gorszych stronach boksu, także to też nie jest tak, bo Andrzej oczywiście jest kochanym, fajnym facetem, ale... Jest wyjątkowy, ja mówię, specyficzny. On mówi do każdego zawsze coś innego. Do każdego powie co innego, on już nie pamięta, co do kogo mówi i tak jak mówię, dzisiaj napisał coś, kompletne bzdury. Powiedział, że niby ja uciekałem przed Wiślakami, których broniłem. Ja nigdy ich nie broniłem, ja zawsze z nimi miałem kosę, z tymi, co się rozjebali, notabene. Tylko mówię o Miśku, wiesz, i ja nigdy z nimi nie trzymałem, miałem swojego. No druga rzecz, powiedział, że gdzieś tam z dynki mu wyrąbałem właśnie za nich, to nie jest prawda. Wszystko było przed McLeanem, gdzie próbował mnie tam ustawić i coś też nie wyszło. Wiesz, on jest takim osobą, że właśnie mówię, albo niech mówi wszystkim to samo, albo po prostu niech nie zapomina, co mówi i tyle. Bo ja mam takie wrażenie, że ty masz dwóch rywali w tej walce, że ty będziesz chciał wygrać z Łukaszem i będziesz chciał wygrać z Andrzejem Wasilewskim. Oczywiście, oczywiście. Andrzej jest dużo trudniejszym przeciwnikiem, nie ujmując niż Łukaszowi, ale Andrzej gra fajnie, bez emocji, wiesz, mnie się to, ja nie umiem tak, dla mnie to jest, wiesz, ciężko mi tak to nazwać, bo on potrafi powiedzieć rzeczy, skłamać w żywe oczy, nie wiesz, ja mówię, jak tak można, nie, na zasadzie, no ale taki już jest, no, jest biznesmenem, jest w tym najlepszy i trudno, no, przeciwników będzie dwóch, no i trzeba będzie się z tym zmierzyć. Powiedz, kwestia wagi, jak to wygląda w tym momencie? Bo tak, nie wiem, za tą bluzą, ale wydaje się, że już jesteś chyba wycięty. No tak, wycięty to za dużo powiedziane, ale wagę mam, można powiedzieć, limit już. Można powiedzieć, prawda? Także nie będzie to na pewno robienia duszenia wagi. Jestem, czy mam dietę, dobrze się odżywiam, do tego ciężko trenuję, więc to wszystko powoduje, że jest moja waga. Moja waga tak naprawdę zawsze była w granicach 101 kg, to z Adamkiem tyle ważyłem. Te najlepsze walki toczyłem 102, 103, a tak naprawdę sobie jeszcze jadłem przed wagą, a tak to normalnie to ważyłem, wiesz, 101, nie? Także to jest tak, jak mówię, jakby waga zszyta na mnie. Zostało, nie wiem, niecałe 40 dni do walki, więc te 30 dni to jest te ważne dni. Jak ten czas teraz będziesz wykorzystywał, z kim spalujesz, z kim będziesz spalował, jak to będzie wyglądało? Nie chciałbym za dużo mówić tam o tym, no bo jeszcze sam nie wiem. Mamy tam, przyjechało takich dwóch Ukraińców, z którymi sparuję. Może ktoś z tego z Queensberry tam przyjedzie, są tam jakiś taki mały, nie znam chłopak, który idzie do przodu, bije się, to pewnie ty... Piotrek Łącz? Chyba tak, nie wiem, taki Tysonik mały, tak mówię, no to pewnie o niego, no to może z nim posparuję.
Tutaj teraz przyjechał taki Kamil, sparowaliśmy tam jeden sparing, teraz mówię, są ci Ukraińcy, do tego Siwy przyjedzie za 2 tygodnie albo w tym tygodniu, także sparing partnerów będę miał dobrych, no na pewno na nasze warunki polskie najlepszych. A widziałeś już dzisiaj Łukasza, bo też wygląda, jak go zobaczyłem, to się zdziwiłem, bo jeszcze nie widziałem go w takiej formie fizycznej. Nie widziałem, ale to jest normalne, słuchaj, no jeden i drugi ma do wygrania, jeden i drugi ma do stracenia, także trudno by było, jakby tak nie wyglądał, prawda, przecież wie, że tą walką może sobie otworzyć drzwi, a ja wiem, że po prostu muszę to zrobić i tyle, i to działa na tej zasadzie. Pewnie głupotą by było, gdybym Cię pytał o przyszłość po 8 maja, ale na pewno coś Ci tam w głowie fajnego siedzi. Masz jakieś plany? Na razie jest Łukasz i to trzeba zrobić. Łukasz i Andrzej. To dzięki, czekamy na tę walkę. Pozdrawiam i zapraszam.